Przedstawiony film omawia możliwość wykorzystania w oprogramowaniu TrueTops Boost sytuacji, w której w naszych plikach DXF lub DWG, które importujemy do Boosta, mamy oprócz kształtu geometrii również tekstowe pola opisujące nasz detal. Istotną rzeczą jest, aby w takim tekstowym polu występowało słowo klucz, w tym przypadku na przykład materiał, a potem po znaku równości był podany symbol tego materiału lub na przykład tekst oznaczający grubość i następnie po znaku równości grubość wyrażona w milimetrach lub nazwa detalu. Również znak równości, no i tekst z nazwą detalu. W sytuacji, kiedy mamy takie detale, możemy skonfigurować oprogramowanie TrueTops Boost, aby ułatwić sobie ich wczytywanie i przypisywanie w bazie danych atrybutów odczytanych ze znaczników tekstowych. Jaka jest metoda postępowania? Na poziomie HomeZone TrueTops Boosta rozpoczynamy definiowanie nowego detalu. Ja sobie ten detal nazwę po prostu detal 999. Następnie wejdę do funkcji otwierania plików w module Design, ale zanim zaimportuję konkretny plik, w opcji plik wejdę w zakładkę opcje, w eksploratorze opcji, znowu w sekcji design, odszukam istotny parametr, automatyczne rozpoznanie danych dodatkowych. Jakie to dane możemy rozpoznać? No więc przede wszystkim informacje na temat tego, jaki rodzaj blachy będziemy przypisywać do naszego detalu. I teraz w tym polu mamy akceptowane przez system mnemoniki, oddzielone od siebie średnikami, czyli jeżeli będzie na przykład mat równa się lub mat name równa się lub material równa się, lub cokolwiek innego, co ja w tym polu wpiszę, to wtedy system taki tekst, który będzie występował po znaku równości, będzie interpretował jako oznaczenie materiałowe. Podobnie będzie z grubością blachy, czyli będzie thick, średnik, thickness, średnik lub na przykład wpiszę grub jak grubość, to mogę się spodziewać, że jeżeli w pliku DXF lub DWG będzie tekst grub, znak równości, to co będzie po znaku równości, system będzie próbował zinterpretować jako grubość materiału. Podobnie z nazwą detalu, z numerem detalu lub ilością sztuk, które chcielibyśmy wyprodukować. Przy czym uwaga, ta ilość sztuk, ona skutkuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy detal należy do złożenia. Naciskamy przycisk OK i teraz wykonamy opcję importuj i z katalogu, w którym mam przygotowany rzeczony TXF, zaczytam go sobie. System pokazuje mi tutaj wstępne opcje importu. Naciskam póki co OK, i teraz funkcja, którą będziemy chcieli wykorzystać, jest dostępna w zakładce, która się nazywa obróbka 2D, identyfikacja. I zanim wybierzemy opcję identyfikacji detalu, to w eksploratorze opcji identyfikacji detalu zaznaczamy uwzględnianie danych dodatkowych. To powoduje, że w momencie, kiedy teraz wybiorę
rozpoznawanie wszystkich detali i nacisnę przycisk Zatwierdź. Wykonanie tej sekwencji czynności powoduje już synchronizację z HomeZone. Jak można zobaczyć, zostało w tym momencie do mojego detalu przypisane oznaczenie materiałowe oraz grubość materiału taka, jak znajdowała się w polach tekstowych czy w tekstach widzianych w DXF-ie mojego detalu. Teraz wystarczy, że wyjdę z modułu Design, zapiszę mój detal i tego typu operacji jak wybieranie materiału, jego grubości lub nazwy detalu wcale już nie jest potrzebne. Co więcej, z geometrii detalu zostały usunięte również te teksty, które zostały przez system rozpoznane jako teksty, które mają wpływ na atrybuty rozpoznawane przez TrueTops Boosta. W przypadku pytań prosimy tradycyjnie o kontakt na adres tops@pl.trumf.com. Dziękuję.